Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World IGC Special na 20 grudnia. 3 dni będziemy mieli dostępnego McLarena, co ja gadam, SLR-a, McLarena, Mercedesa Edition 722, być takim bardziej amerykańskim. No dobra, to jest Mercedes. Jaki jest Mercedes? Czy się opłaca kupić za 1 700 000 gotówki? Odpowiem wam dwuznacznie, bo McLaren ma bardzo fajne osiągi, bardzo fajnie przyspiesza i już biorę pada do ręki, żeby wam to pokazać. Pyk, pyk, jedziemy. Łączymy sobie hood. Bardzo fajnie przyspiesza. Nie mam w nim włożonych żadnych części. Jest totalnie goły i wesoły. Czysta kartka, pusta kartka 4. I normalnie przyspiesza całkiem dobrze. I niestety mankamentem w tym samochodzie jest tylko i wyłącznie prowadzenie. No i w sumie może nitro, ale nitro wcale nie jest takie słabe. Ono jest tak między średniawym nitrem a tym najgorszym, jak w Lamborghini Miura, gdzie nie ma praktycznie nitra. Teraz wam go nie zademonstruję, bo power-upy nie działają, także wybaczcie mi bardzo serdecznie, ale no niestety nie mogę wam tego zademonstrować, chyba że pojadę wyścig z perfect startem, no to wtedy może. W każdym razie to nitro nie jest wcale takie złe, przyspieszenie jest ok, powiedziałbym nawet, że lepsze niż od średniego. Do jakiego samochodu bym porównał? No ciężko porównać do jakiegoś konkretnego, kurczę, musiałbym... Dlatego ciężko mi porównać, bo na czuja ciężko jest powiedzieć, jak ten samochód przyspiesza, bo on też taki skręt ma dziwny, kurczę. Zarzuca go na tych zakrętach i przez to traci sporo prędkości. Mamy wrażenie, że to przyspieszenie jest naprawdę słabe, ale co się dzieje na prostych? Wow, wbija nas fotel. Niestety, ja mam tutaj wyciągnięte części w ogóle tuningowe, jak już wspomniałem, czysta kartka A4. Natomiast właśnie dlatego, że niestety prowadzenie tutaj spada przy włożeniu jakiejkolwiek części, nawet nie wiem, turbo. Jak włożymy turbo do tego samochodu, prowadzenie nam spada. I to prowadzenie spada nie tylko w statach, ale jest ono również odczuwalne, co gorsze. No i niestety, no, nie powalczymy tym samochodem, prawda? Ja mam wyciągnięte te części i tym samochodem jeździ się w takim setupie bez części, najtańszym chyba, jaki jest w Worldzie, gwarantuję wam. Jeździ się po prostu najlepiej. I ten samochód spisuje się najlepiej. Mimo że prędkość maksymalna wynosi bez części 305 km na godzinę, więc dupki wam nie urwie, albo cycków, nie wiem co tam. Ale jest ok. Natomiast do czego by się ten samochód przydał? No cóż, do rozgrywki prywatnej na pewno. Na pewno do... Do czego jeszcze? Do rozgrywki prywatnej. I w zasadzie jestem blisko pola golfowego, więc zobaczmy, jak będzie się spisywał na śniegu, jak będzie driftował. Bo zdaje się, że będzie driftował całkiem nieźle, bo jak mówię, zarzuca go. I no ta przyczepność w tym samochodzie nie jest najlepsza. A będzie jeszcze gorsze, jeśli jakąkolwiek część włożymy do niego. No i tutaj nasuwa się pytanie, czy McLaren, czy Mercedes-Benz SLR McLaren spisze się na pościgach, na ucieczkach drużynowych? O, jesteśmy właśnie na driftowaniu. Czy spisze się na ucieczkach drużynowych? Powiedziałbym, że nie. Ja preferuję samochody na ucieczki drużynowe, które mają dobrą przyczepność. McLaren takowej nie posiada. A czemu dobra przyczepność? A po to, żeby omijać samochody policyjne, radiowozy. McLarenem niestety będziemy zbierać te SUVy jak Polak jabłka w Niemczech czy gdziekolwiek za granicą, więc nie ma co się nawet pchać na pościgi. Na klasówkach klasy A również sobie nie poradzimy. Przegramy chociażby z Gallardo Valentino Balboni, a Gallardo przegra z Nismo, a Nismo przegra z Zondą czy Porszawką GT2997. Także jest to samochód ledwo średni, powiedziałbym. No, tak średnio, średni. O, tak wam mogę powiedzieć.
No dobra, ale jaka... co możemy jeszcze z nim zrobić? Pokażę wam te części wizualne, jak to wygląda, pokażę wam jeszcze część, pokażę wam jeszcze cenę tego samochodu w dealerze samochodowym. No i tyle, no. Części wizualnych raczej tu nie potuningujemy. Jak widzicie, ja mam goły, wesoły McLaren, wygląda przepięknie. Ja się w tym samochodzie zakochałem w momencie, kiedy zdobyłem go sobie pierwszy raz w Need for Speed Most Wanted 2005. I od tamtej pory mówię, nie no, tylko McLaren, tylko McLaren. Muszę mieć go w Wordzie. I kiedyś był za IGC za 1 000 000 gotówki, a teraz jest za 1 700 000. Więc moja cena dla tego samochodu to byłoby gdzieś tak 1 200 000. Pod względem wyglądu to jest tylko 1 000 000, a przyspieszenie daje 200 tysięcy, a wprowadzenie daje 0. No dobra, więc mamy body kit. Jest taki nawet całkiem ciekawy dla osób, które nie lubią wyglądu Mercedesa albo chcą zrobić osobom takim jak ja, które lubią po prostu ten wygląd na złość. No to mogą sobie ten body kit kupić, ale jeszcze mamy tu spoilery. Teraz to już w ogóle masakra. Masek nie mamy tu żadnych. Wyciągam to gówno. Spadaj stąd. Nie. Tak. Więc McLaren, SLR McLaren jest po prostu piękny. Nie trzeba mu nic zmieniać. Ja sobie wsadziłem tylko inne felgi. Myślę, że pasują. Jak wam nie pasuje, to trudno się mówi. Mercedes. Jest to obecnie drugi Mercedes w grze. Właściwie pierwszy, drugi to jest Stirling Moss. A to jest Mercedes za 1 700 000 gotówki. Czy się opłaca? Musicie sami zweryfikować. Czy jesteście w stanie dać za wygląd 1 700 000 gotówki? Musicie się nad tym zastanowić. Ja wam powiem, ja się bardzo cieszę, że mam go w garażu. Lubię czasami nim pojeździć, ale nie po to, żeby wygrać. Po to, żeby po prostu dobrze się bawić, żeby pojeździć sobie naprawdę bardzo ładnym, seksownym samochodem w Need for Speed World. Tyle o SLR-ze. Zdecydujcie sami. Ja wam mówię, na wyścigi się nie opłaca. Do wygrywania nie wygracie nim nic. Ale każda inna przyjemność związana z motoryzacyjnym zboczeniem jest jak najbardziej na miejscu. Ten samochód jest genialny pod względem swojej linii i w ogóle tego, jak wygląda. Miałem zakończyć filmik. Dobra, no to na razie, cześć.